Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Horizon Zero Dawn. Zostaw oczywiście kciuka, komentarz i subskrypcję, jak jesteś nowy. A my kontynuujemy questika, którego zdobyliśmy w sumie w ostatnim odcinku. Pozostało nam tak naprawdę go tylko dokończyć. Nie to sobie wyobrażałem jako chłopiec. Ale musimy pogadać sobie z Rendem i z Derwalem. Tylko pytanie, który to jest który, bo bym wolał pójść najpierw do niego. O, to źle poszedłem, okej. Okay. Bym wolał najpierw pójść do niego, bo to jest opcjonalne. Więc możliwe, że jak z nim nie pogadam jako pierwszym, to mi po prostu ten quest już zniknie, nie? Gdzie to mnie prowadzi? Tutaj gdzieś. A, okej. Okay. No tak, no, w lochu siedzi niby. Przyszłaś się chełpić, Nora. No, jak widzisz. Jestem zajęty. Rozumiem. Chcesz się podrażnić? To nie zadziała. No to sobie pogadałem z nim. W ogóle się totalnie nie opłacało do niego podchodzić. Dobra, no to wróćmy w takim razie do Erenda. Naszego starego przyjaciela. Do przedyskutowania. Musimy w tym celu udać się znowu przez ten most, bo po wczorajszym odcinku sobie poszedłem do ogniska. Porządkowałem trochę ekwipunek, posprzedawałem jakieś tam rzeczy, które mi nie będą potrzebne, żeby zrobić miejsce na kolejne. Porobiłem strzały, kupiłem trochę drutu. I na spokojnie mogę sobie teraz eksplorować ponownie. Ej, Loy. Właśnie myślałem o Ersie. Zabiłaby Derwala na miejscu, wiem to. Właśnie dlatego chciała się z nim spotkać, by go zabić. Ale powiedziała też, żebym dorósł. Trochę mnie to wtedy zabolało, ale przyznaję jej rację. Bo chyba dorosłość znaczy robienie tego, co trzeba, a nie co się chce. Tak? Mnie się pytasz? Założę się, że jesteś starszy. Ale tak się nie zachowuję. Nie przy Derwalu. Nie przeceniaj mnie. Ciągle myślę o tym, żeby urwać mu ten łeb. Ale tego nie zrobisz, bo jesteś dobry. Dobra, dość. Zaraz się popłaczę. A więc co zamierza zrobić strażnik Erend, gdy będzie po wszystkim? Wracam do włości na jakiś czas. Spiknę się z moim klanem i wyprawimy Ersie pogrzeb. Z prawdziwego zdarzenia. I mam na myśli mniej gadania, więcej picia. Jak sądzisz, co Oseram zrobią z Derwalem? Najpierw będą się o to długo spierali. Ale cokolwiek wymyślą, będzie bolesne. Nie przeszkadza mi to. W sumie może odwiedzę go w celi i przypomnę mu, co go będzie czekać. Dobry pomysł. Wiem, ruszasz. Zabójcy do wytropienia, maszyny do opanowania, wszystko przed śniadaniem. Wiesz co? Kiedy cię spotkałem, myślałem, że wielki gość spotkał śliczną dziewuszkę, co chowała się w jakiejś strasznej dziurze. Teraz wiem, że miałem szczęście, że byłem z tobą choć chwilę. Nie zapomnij o mnie, kiedy będziesz zmieniała świat. Dla ciebie zawsze znajdę minutkę. Może nawet dwie. Aż tyle? Ha! Lubi mnie. Uratowano południk przed wrogiem. Nice. No dobra, 6000 punktów. Jeden punkt umiejętności. Czy to nam daje? Niestety... A nie, da, nie, nie daje. Potrzebuję trzech, potem znowu trzech. Dobra. Misje. Poboczne. To zostawiamy. To jest bunkier na sam koniec do zrobienia najprawdopodobniej. To jest quest z dodatku. A to jest zadanie poboczne, które mamy jeszcze. No i zadanie główne. No dobra, no to lecimy na rozwidlenie dróg. Ogólnie to mamy tak, zrobioną mapę dotąd. W takim czymś mamy mapę zrobioną. Więc no trzeba się tepnąć tutaj, nie ma innej opcji w ogóle. I trzeba iść do kolejnego, aktualnie pobocznego jeszcze questa, nie?
Schwytaj wierzchowca lub skorzystaj z szybkiej podróży, bla 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 bla, wiemy wszystko już od dawna. Dobra, gdzie ten quest jest? W tamtą stronę. Okej. Jeszcze pokażę wam może, bo troszeczkę modyfikacji porobiłem. To jest... Który jest łuk ten, co używam? Ten. To jest łuk, którego sobie używam. Aktualnie. Mam teraz tak, obrażenia plus 39%, odrywanie, poręczność i ogień. I poręczność jeszcze i porażenie. A w ubranko wsadziłem sobie takie coś jak maskowanie 13% i odporność na ciosy. Więc takie teraz mam wyposażonko. No tutaj nadal potrzebowałbym ość, no i ość, żeby to ulepszyć, ale nie chce mi się szczerze mówiąc łowić ryb. Dobra no. Do rozwidlenia dróg. W takim razie. Pytanie, czy tam jeszcze poprawię, gdzieś mi się jakieś ognicho nie pojawi za chwilę. Tu mi się pojawiło ognicho, no to podejdę tam. Jak się pojawiło, to podejdę, żeby je odkryć. Przy okazji tą bramę. Tutaj jest też sobie odkryć. To jest nasz gościu? Chyba nasz. Już by atakował raczej. Wytrwała straż. Okej. Miejsce odkryte. No tu będę musiał pójść też niedługo. Pewnie też coś jest jeszcze w ogóle. Bo jakieś tutaj przejście jest dziwne, ciekawe. Chyba, że stąd wyjdę tutaj. No nieważne, no na razie idę do rozwidlenia w takim razie. Kolejne odkryte ognicho jest. Fajnie by było dobić sobie 42 level. O, tu też jest ognisko w ogóle. No to git. Wybierzmy sobie. Tego mam na przykład full, nie? I nie mogę tego zebrać. Rozwidlenie. Tu miał się stawić na san. Ślady jakiejś bójki, ale nie ma ciała. Jeśli ktoś odciągnął na sana, byłyby ślady. Tu są. Zobaczmy, dokąd prowadzą. No to zobaczmy, dokąd prowadzą. Którą ja stronę idę? W lewo. Okej, okay, no tu też jest jakieś ognisko w tym miasteczku. Więc nie przeszkadza mi totalnie, że w tym kierunku się teraz udaję. Nie za bardzo tu widać jakiekolwiek... No właśnie, bestie. Są bieguny, ale bieguny raczej uciekają przeważnie niż mnie atakują. Posterunek Karcza Cienia. Miejmy nadzieję, że Nasan tam jest. Teraz pytanie. Oni nie są ze mną w dobrych stosunkach, nie? No właśnie. Drogi człowiek, dokładnie. Zajmijcie się swoimi sprawami. Okej. Tamten nie wiem, gdzie stoi. To jest taki delikatny problemik. Ładnie. Muszę to sobie przyznać, że ładnie, ładnie. Kolejny.
Dobra, ale jak ja mogę tu wejść na górę do nich? Widział Chodźcie mnie. No tu! Ona już tu jest! Jak ty kurwa to przeżyłeś, pajacu? Na pochybę niewiernym! Krew mi leci! Rdzielony pogrom! Wiele skradania i mnie zobaczył jakiś pajac, nie? Wszyscy leżą. Dobra, pozbierajmy ich w takim razie. Zanim ruszymy dalej go szukać. Jak ja tam mogę w ogóle wejść na tą zabudowę całą? Kurde, gdyby mnie nie zauważył, gdyby nie stał w tą stronę odwrócony, to bym wszystkich porobił, nie? A stał kurna gnojek w tą stronę odwrócony. Coś czuję, że go nie przeszukam, nie? Nieźle. Nie ma takiej opcji, że go przeszukamy. Dobra, no to dalej. Dobra, mają Nasana. Potrzebuję pomocy. Spróbujmy jeszcze raz. Powiem wprost, bo jesteś osłabiony. Co robiłeś Mamy przed... towarzystwo! Nie było to trudne. Ciekawe w ogóle, jak on mnie zobaczył, nie? Przez te drzwi. Przydało w ogóle jakoś podejść od innej strony? Chyba nie. Chyba nie. Siema. Steve mnie przysłał. Zabiorę cię stąd. A już myślałem, że mnie porzucił. Chyba muszę go klepnąć w ramię. Dalej, tędy. Nara. No i dobra. Pomów Nasanem. Kindiv powiedział mi wszystko. Straciłeś ładunek? Nie. Jest ukryty. Wielu głodnych ze zmierzchu ucieszy się na jego widok. Dobrze. Posłuchaj. Kiedy wrócisz do Południka, porozmawiaj z niejakim Ravanem. Powiedz mu prawdę, a pomoże ci. Prosić o pomoc wysoko urodzonych? Uff. Ale po tym, co zrobiłaś, nie odmówię. Ale na razie ruszam do zmierzchu. Bądź zdrowa. Ty też. Rusz do Ravana. Okej. Okay. Oki, oki. O, nie tu. Gdzie to jest? Tu, dobra. I to też jeszcze w Południku, chyba, jeśli się nie mylę. Zaraz się okaże. A nie, to chyba nie jest Południk, to jest ta miejscówka tam, gdzie tą dziewczynę znalazłem, co się zbratała z gościem zza tej wody, nie? Chyba to jest to miejsce. A nie, Południk jednak, okej. No dobra. Myślałem, że z Południka wszystkie questy zrobiłem, ale widzę, że jednak nie. Lepiej sprzeć kupca Kardża niż Oseramskiego. A ty kurwo. Spotkałem człowieka o imieniu Nasan i zawarliśmy porozumienie. Sądzę, że w zmierzchu wielu na tym zyska. A wszystko przez skradziony miecz. Jak mawiają,
Idź za cieniem, a znajdziesz płomień. No dobra, quest ukończony. I wychodzi na to, że został mi tylko fabularny. Tego nie, to się samo robi. Tego nie robię, to się samo robi, to się samo robi. Tu jest skończone. Poboczniaki. Ten... Nie chce mi się tego robić, szczerze mówiąc. To jest dodatek DLC, a to jest na koniec, jak wszystkie bunkry mam przeszukane. No więc został mi tylko główny quest fabularny, nie? Do zrobienia. No i do zbadania cały ten obszar, więc zaczynajmy. Ognicho. Badamy cały obszar, robimy sobie eksplor teraz tego obszaru. No i chyba powoli zbliżamy się do końca podstawki tej gry. A potem zrobimy sobie ogromny dodatek, więc najprawdopodobniej jak wrzucę pierwszy odcinek z DLC-ka albo ostatni z podstawki, to spodziewajcie się, moi drodzy, że na Discordzie, na Facebooku i na kanale YouTube'owym w zakładce społeczność pojawi się ankietka odnośnie tego, jaką grę byście chcieli następną oglądać na kanale. Będziecie mogli tam sobie wybrać, co byście chcieli u mnie na kanale zobaczyć. Więc polecam sobie śledzić te social media. Są one oczywiście wszystkie w opisie, więc wbijajcie. Level up, moi drodzy. 42. 42 poziom. 620 HP. Dobry łup. No i kolejna skażona strefa oczyszczona. Pozbierajmy sobie wszystko. Dorzućmy sobie strzały. Okruch metalu. Pa, jaki kurde do plecaka schowała, nie? Pojemny plecak. Wiadomo, nie? Ulepszyłem go na maksa, to pojemny, nie? Jakbym go nie ulepszył, to by teraz się nie mieściło wszystko. Dobra, wszystko pozbierane. Okidoki, tu mamy ognicho, tu mamy ognicho i tu mamy ognicho i tu mamy ognicho. Skoczę chyba na to najpierw, bo jestem najbliżej niego. Tak będzie git chyba. Tędy chyba nawet wszedłem. Nie wszedłem tędy. Obok jakoś wchodziłem chyba. Dobra, wezmę sobie wierzchowca, przywołam. Pomogę, nie po to go brałem i ten. I tu umiejętność sobie wyzwinne uniki damy jeszcze. Dobra, no teraz explore, nie? Explore, explore, explore. Tam jakie kurde ty błyski, widzicie to? Dobra, ognicho odkryte. No to teraz do tego, nie? Zawrotka. I jedziemy w przeciwnym kierunku. Fajnie, że tego wierzchowca teraz mogę sobie tak po prostu przyzwać, nie? To jest spoko. Tu jakieś czujki łażą w ogóle. Nie chcę z wami walczyć, odpuśćcie sobie. Ja tu tylko sobie jeżdżę i zwiedzam po kolei ogniska.
Pytanie, czy to ognisko tutaj, jak będę dołem przejeżdżał, odkryję, okej. To teraz tu. Ciekawe, czy do końca gry, czyli łącznie z dodatkiem, uda mi się... Tam by się przydało podjechać też. Dobra, podjadę tutaj. Ej, kurde, to jest już naprawdę malutko zostało, patrzcie. Tu zrobię to, podjadę tutaj jeszcze za chwilę. W sumie nie jadę do tego ognicha. Podjadę tutaj, do tego miasteczka. Tu pewnie jeszcze jakieś questy mi się znajdą. Tu została jedna skażona strefa, jedno obozowisko bandytów. I jeden ten. I już jest koniec, nie? Fabuła dalej leci. To nieźle. Jeszcze możliwe jest, że tutaj w tym... W tym budynku, znaczy w tym budynku, w tym mieście znajdę jakieś jeszcze questy. Ale no... Praktycznie to już koniec gry, nie? Podstawy. Twoja siła dała nam szansę na nowe życie. To ognisko miałem odkryte? Tak. A tu jest jeszcze na wjeździe jakieś, no to git w sumie. Zdecydowanie odradzam ci wizytę w Zmierzchu. Znowu ty. Siły, które nakazały cię uśmiercić, wierzą, że im wyszło. Jeśli ujawnisz się agentom w Zmierzchu, twoja ucieczka pójdzie na marne. Mhm. Cóż, to było dość ponure. No to tam wchodzić nie będę na razie. Nasze wygnanie. Jest bardzo blada. Chora? Tak. Ona walczy, ale gorączka nie chce ustąpić. Jest rozpalona jak piec. Tylko nie mów tego na C, bo będzie lipa. Nazywa się Shiana. Moja siostra. Nikt w Zmierzchu nie może pomóc? Jesteśmy uchodźcami. Znamy nasze miejsce. Jest tu tylko jeden uzdrawiacz. To trudny człowiek. Ma cień na duszy. Ma cień na duszy? Galif. Tak go zwą. Jest bardzo zmyślny, ale nie dba zbytnio o ludzi. Być może pustynia odarła go z uczuć. A może zawsze taki był. Nieważne. Wiem, że nie pomoże. Cóż, to się okaże. Gdzie go znajdę? Ponoć ostatnio opatrywał żołnierzy w malowanym łuku. Była tam mała bitwa. Biorę to. A, kurde, byłem tutaj, widzicie? Przydało się ognicho, przydało się. Na szybkości sobie tutaj polecimy. I gitarka. Gdzie ten ziomek? Tam. Siema. Uzdrowiciel? Galif? Zaplanowałem całodzienne gapienie się na krainę mego wygnania i użalanie się nad sobą, ale ty nie jesteś ze Zmierzchu, więc może być ciekawie. Przyszłam z tamtego obozowiska. Powiedzieli mi o tobie. Tam jest chora dziewczynka. Odpowiem nie. Co? Nie, nie mam leków na zbyciu, ani też czasu, aby je podać. Moje zapasy już są na ukończeniu. Są ubogie niczym te brudne szmaty, które muszę na sobie nosić. Czemu nie pomożesz? Spójrz z mojego punktu widzenia. Nawet te kiepskie towary, które mogę zdobyć, są z przemytu. To kosztuje. Behemocia część idzie na wojsko. No i są też żądania Cytadeli. Pustułki Hilisa bez przerwy się na coś nadziewają. Resztki są dla arystokratów, których stać na opłacenie moich usług. Z mojej strony wygląda to inaczej. To chora dziewczynka. Powiedziałbym, że znaleźliśmy się po przeciwnych stronach ideologicznego impasu. Czemu nie miałabym cię po prostu zmusić? Musiałbym narobić rwetesu. A ty nie skrzywdziłabyś jednego uzdrowiciela skazanego na pracę wśród Kardża Cienia, co? Dopiero cię poznałam, a już zaczynasz kusić. Idź z tym do Cytadeli. Oni decydują, kto umrze, a kto przeżyje.
Nie możesz mi zrobić nic, co dorównałoby karze, jaka spotka mnie za zużycie resztek zapasów na tę dziewczynę. Dupek z ciebie, wiesz? Sumienie jest nieuleczalne, ale pracując w tym zawodzie, zdołałem się na nie z czasem uodpornić. Ale skoro tak ci zależy na tej jednej konkretnej dziewczynie, może dobijemy targu. Moje miłosierdzie za serce gromoszczęka. To nie jest miłosierdzie. Tak się robi interesy. Pokryłabyś moje długi. Chwilowo. Słuchaj, takie części są trudno dostępne. Tak się składa, że pewien gromoszczęk grasuje po Dolinie Wizji, na północnym zachodzie. Wiem o tym doskonale, ponieważ muszę zbierać do kupy jego ofiary. Znaczy tych, którzy ocaleli. Jeśli to zrobię, to nie dla ciebie. O, nie spodziewam się, że w ogóle to zrobisz. Ale później wracam do Cytadeli. No rzeczywiście, dupek. Stąd będzie bliżej. Coś słyszałem. Bawcie się, panowie, dobrze. Koniec szukania. Wygrałem. Bywało już. Się pobawią tam z tymi. Pomocy już prawie po mnie! Jest tam kto? Pomocy! Pomocy! Nie wytrzymam dłużej! No już. No to zaczynamy. Przyzwa drugiego. Zawsze jest lepszy model. W czym problem, nie? Szukają mnie. O, jebnął mi. No co mam powiedzieć, no. Dobiję go, żeby się nie męczył, nie? Tu w ogóle ogniko jest w tym zadupiu. Nie wiedziałbym o tym, gdyby nie to, że mam tu questa, nie? Przeszłam test. Ciekawe, czym jest ten gromoszczęk. Czy ja z nim walczyłem? Sorry, Kiwik. O, i drugi. O, nie trafiłem. Wszystko się może przydać, tak szczerze mówiąc, do wytwarzania. To chyba tu. Raczej nie trudno znaleźć gromoszczęka. Obym dojrzała go pierwsza. W sumie masz... No ja już go nawet widzę. To nie jest to samo bydle, z którym kiedyś tam walczyliśmy dla loży.
Kurde, szkoda, że te kwiaty zbieram, może by się kiedyś udało zrobić film. W którym bym wrzucił po prostu wszystkie te kwiaty. Co on się tak daleko oddalił, halo? Maszyny mnie zobaczyły. Było to trudne, tak szczerze mówiąc. Coś tu jeszcze jest w tym zadupiu do zebrania? Nie. Okej. No i gdzie on jest? Tutaj teraz. Okej. Odznaczyłem questa przez przypadek. Dobra, wróćmy do niego. I oddajmy mu tego questa w tym odcinku jeszcze. Myślę, że będzie spoko to zrobić. Zdobyłam część maszyny. Zadowolony? Zrobisz swoje i jest twoja. Przysięgam, ale powiedz, jeśli ona przeżyje, jak sądzisz, jaka ją czeka przyszłość? Każda przyszłość jest lepsza niż żadna. Urocze spostrzeżenie. No dobrze, to bierzemy się za to. Dobroć ma krótki żywot w takim upale. Będziesz się tak gapić? Ale to lepsze niż zbieranie przez cały dzień. To ty! Witaj. Przyprowadziłam kogoś do siostry. Jak ci się... Czym zasłużyliśmy? Nie, czekaj. Nie zadam tego pytania. Śmignie jakiś cień i będzie po sprawie. Mądry chłopak. Zadbasz o jej zdrowie. Prawda? Jak tylko przestanie ci mi przeszkadzać, wreszcie. Dobra, quest ukończony, więc dziękuję ci serdecznie za oglądanie. Pamiętaj, żeby zostawić oczywiście kciuka, suba, dzwoneczek, jak jesteś nowy na kanale. Napisz też komentarz, wbiję oczywiście na mój drugi kanał YouTube'owy, na streamy, które są na Twitchu, na Facebooka, Instagrama, Discorda, TikToka. Do wszystkiego masz oczywiście linki w opisie. A na teraz to tyle. Dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć!